Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Tak, dobrze, w porządku. Panie Radku, spotykamy się w święto walentynek. Takie wyjątkowe święto w roku. Święto zakochanych. Lubi Pan ten dzień? Dobre pytanie. Jestem w pracy, a ponieważ lubię swoją pracę, więc dzień też jest dla mnie okej. Jak Pan obchodzi walentynki, kiedy Pan nie pracuje? Kiedy nie pracuję, walentynki najczęściej spędzam w domowych pieleszach z moją żoną, z moim synkiem i sobie walentynkujemy. Nie jest to święto może tak jeszcze mocno wpisane w naszą rzeczywistość, chociaż ta jego część taka komercyjna, no, trudno tego nie zauważyć. Na pewno w takie walentynki, kiedy nie pracuję, jesteśmy razem wszyscy i ja wypoczywam. Spędzamy wesoło po prostu ten dzień, tak, żeby wykorzystać każdą chwilę, kiedy możemy być razem i kiedy możemy sobie różne fajne rzeczy nawzajem robić. No właśnie, jak jest z tym bywaniem razem? Od 20 lat gra Pan w teatrze muzycznym i tak naprawdę scena jest Pana takim drugim domem. Jak to wygląda na przełożeniu w życia prywatnego? Staram się, bardzo tego pilnuję, im jestem starszy, to coraz bardziej oddzielać życie prywatne od zawodowego i odwrotnie. Chociaż nie zawsze się da i część tych napięć, stresów czy problemów przenosi się do domu jednak. Tym bardziej, że my aktorzy, a w teatrze muzycznym tym bardziej jeszcze pracujemy na swoim organizmie, na swoich, można powiedzieć, pracujemy na swoich emocjach. Nasz instrument to jesteśmy my cali, tak? Nasze ciało, nasz mózg, nasze emocje i cały bagaż, który niesiemy w życiu, potem to przerabiamy na scenie. Więc począwszy od takich zwykłych fizycznych rzeczy, żeby pracować w teatrze muzycznym, ja muszę utrzymywać bardzo dużą, można powiedzieć, czystość i kondycję, pewną, nazwijmy to umownie, wstrzemięźliwość dotyczącą tej sfery kondycyjnej. Więc dom w naturalny sposób jest temu podporządkowany, tak? Moja żona, która zresztą jest genialną, można powiedzieć, niewykształconą w tym kierunku, ale dietetyczką i osobą z ogromną wiedzą na temat suplementacji, na temat zdrowego trybu życia, na temat sposobów utrzymania czystości organizmu, bardzo mi w tym pomaga. Więc jakby w tej sferze to życie zawodowe, praca w musicalu przenosi się na jakby do domu. Natomiast staram się unikać przenoszenia tych złych stresów, czyli tej sfery emocjonalnej związanej z pracą, na tyle, na ile to możliwe. I na razie mi się to udaje. Uważam, że dom, może banał to, co powiem, ale to się potwierdza, jest jednak takim azylem, który, żeby dawał siłę, to musi być wolny od tych wszystkich złych emocji przynoszonych z zewnątrz. Staram się tego pilnować. Serdeczne porachunki, czyli sztuka kochania, a właściwie sztuka kochania, czyli serdeczne porachunki, to spektakl, w którym występuje Pan już ładnych kilka lat. Współpracował Pan w tym zakresie również z Panią Olgą Bończyk, teraz z Panią Kasią Skrzynecką. Jak Pan ocenia bohatera, którego przychodzi Panu grać? Rzeczywiście, sztuka kochania, czyli serdeczne porachunki autorstwa Jagody, Jadwigi Has i kilku kompozytorów, których Państwo usłyszycie w tym spektaklu, między innymi Sewerna Krajewskiego, który skomponował większość tych piosenek znanych i trochę mniej znanych, a także kilku innych kompozytorów, między innymi pana Jarosława Dobrzyńskiego,
Ten spektakl gramy już jak zresztą jadąc, przypominaliśmy sobie rzeczywiście już prawie 10 lat, bo premiera była w 2004 roku. Z tego co dobrze pamiętam, bo jestem aktorem, więc mam zawodną pamięć. I ten spektakl jakoś tak wpisał się w moje życie, w nasze życie, bo graliśmy go rzeczywiście w potrójnej obsadzie, to znaczy ja zawsze grałem główną rolę męską, a moje koleżanki aktorki Kasia Skrzynecka i Olga Bączyk zmieniały się w zależności od tego, jakie były sytuacje zawodowe nasze, tak? Kto mógł zagrać, to grał. To było grane w dublurze. I ten spektakl bardzo ewoluuje. On w jakiś sposób idzie z nami przez te lata, a przez te lata bardzo dużo się wydarzyło i w naszym życiu zawodowym, i także prywatnym. I on stwarza taki, kiedy go gramy za każdym razem, spotykając się po jakimś czasie, tak jak teraz na przykład, gramy go po długiej, dosyć długiej przerwie, jesteśmy w innym miejscu życiowym, jesteśmy trochę innymi ludźmi, mamy inne doświadczenia, mamy inne spojrzenie trochę na świat, może bardziej takie spokojne, z pewnym takim nazwałbym mądrym uśmiechem. I wtedy za każdym razem, kiedy gramy go ponownie, gramy go trochę inaczej. Inne elementy, czy jakby mądre jego, bardzo trafne sentencje życiowe, które, czy jakby opis pewnych sytuacji w związku, który jest w tym spektaklu, w danym momencie staje się jakby wyraźniejszy dla nas, czy ważniejszy, czy jakby na nowy sposób go rozumiemy i w nowy sposób go możemy przez to zagrać, zinterpretować. To jest taki tekst, który właściwie jest uniwersalny, bo ja pamiętam, że kiedyś na początku graliśmy ten spektakl, na którym ze spektakli przyszła do nas para widzów i powiedziała: słuchajcie, to jest wspaniałe przeżycie, bo myśmy zobaczyli w tym spektaklu siebie. Więc takie lustro, możliwość zobaczenia siebie w troszeczkę krzywym, żartobliwym zwierciadle, wydaje mi się, że dla widza też jest bardzo ciekawe. A dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, ten spektakl zmienia się wraz z naszym życiem. I to jest bardzo takie ciekawe doświadczenie aktorskie, życiowe. Które sztuki wymagają większego przygotowania, takie lekkie, komiczne, tak jak sztuka kochania, czy te wnikliwie psychologicznie? Paradoksalnie, moim zdaniem wydawać by się mogło, że te poważne, w cudzysłowie mówiąc, sztuki może wymagają większego przygotowania, ale też te lżejsze, które obrazują nasze życie w innym trochę świetle, czy jakby pokazują je, tak jak powiedziałem, w pewnym rodzaju krzywego zwierciadła, kładąc nacisk na te komediowe elementy, też żeby były dobrze przekazane i dobrze zagrane, muszą wynikać z autentycznych przeżyć. Jest taka prawda, że komedię, żeby dobrze zagrać, to trzeba ją grać śmiertelnie poważnie, bo wtedy widz może uwierzyć w to, co widzi i rzeczywiście w ten sposób stworzy się komizm, tak? Nie mówię o farsie, bo farsa to jest zupełnie inny gatunek. Natomiast ja bym ten nasz muzykalny, kameralny musical określił jako taką właśnie jest to rodzaj tragifarsy, tak bym powiedział. Czyli jakby taki spektakl, w którym można się i wzruszyć, i pośmiać, i usłyszeć kilka fantastycznych kompozycji, między innymi właśnie Seweryna Krajewskiego ze słowami Jadwigi Haas. I to jest siłą tego spektaklu. Internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.